ciężko mieliśmy podróż, bo dopiero teraz przyjechaliśmy specjalnie do Was, moi kochani, do Pytania na Śniadanie. I naprawdę miła niespodzianka, ponieważ bardzo wielu fanów tutaj spotkaliśmy, także cieszymy się bardzo. Oprócz odpoczynku chwilowego, to oczywiście bardzo dużo pracy, bardzo dużo koncertów, bardzo dużo wywiadów. Zapraszamy też na koncert jutro do Jastarni. Tak, to już jest z gwiazdami, nie mają odpoczynku. Tutaj, ale to jest przyjemny odpoczynek. Tak, przyjemny tutaj, odpoczynek. Drodzy Państwo, już jest pełno fanów, którzy zaraz pewnie będą prosić Iwonę o autografy. Iwona wspomniała, że chętnie by się wykąpała w Bałtyku. I można, bo temperatura wody to dzisiaj aż 18 stopni. A jaka jest temperatura powietrza? No tak jak wspomniałam, nad samym morzem około 30 stopni. A potem im dalej w głąb kraju, tym cieplej. To już temperatura 32, 34, 35 stopni na południu. Ale niestety te mieszające się fronty nad Polską nadal będą nam przynosić bardzo gwałtowne i bardzo niebezpieczne burze. Kolejne dni, jutro, pojutrze, weekend to znów zapowiedź podobnej bardzo pogody, czyli gorąco, upalnie, duszno, no i niestety te niebezpieczne burze. Na ochłodzenie przynajmniej na razie nie mamy co liczyć. Jak, kąpałeś się? Kąpałem się już za chwilę z Robertem Moską, będę się sprawdzał w windsurfingu. Nie jest zimno. Jest. Jest? No to w takim razie, drodzy Państwo, taka prognoza pogody co najmniej jeszcze przez kilka dni, a już za chwilę Tomek Tylicki na desce windsurfingowej z Robertem Moską. Dziękujemy, zapraszamy. Dziękuję do Międzyzdrojów. Pa, pa.